Witamy, dzień dobry wszystkim podczas trzeciego dnia Śląskiego Festiwalu Nauki w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, scena Silesian Hall of Fame. Dzisiaj będziemy mieć 15 różnych paneli tematycznych. Ja się nazywam Łukasz Szwej, jestem dziennikarzem Radia Katowice, będę mieć zaszczyt poprowadzić dzisiaj tę scenę. A ze mną jako pierwszy prelegent pan dr Tomasz Jadczyk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry, panie doktorze. No i dzisiaj tak, będziemy sobie rozmawiać naprawdę na wszelakie tematy, bo to będą tematy dotyczące oszczędzania energii. To będą tematy dotyczące na przykład herc-klekotów, takie bardzo ładne słowo po śląsku. Będziemy rozmawiać o przeróżnych badaniach nad kontrolą ruchu sięgania, chwytania. Będziemy też mówić, jak radzi sobie sportowiec w świecie nauki. Ale najpierw będziemy rozmawiać i zaczniemy tę całą dyskusję od tego, czy po głosie można rozpoznać, że ktoś ma problemy sercowe. To jest taki przewrotny tytuł, panie doktorze, no bo problemy sercowe, nie będziemy tutaj oczywiście o rozterkach miłosnych rozmawiać, chociaż no, walentynki za 2 miesiące, ale chodzi nam o problemy kardiologiczne. Co to znaczy, że po głosie można rozpoznać, że ktoś ma problemy z sercem? No to jest nowy, bardzo ciekawy temat, który obecnie jest oceniany i ewaluowany przez wiele ośrodków na świecie, próbując właśnie odpowiedzieć na pytanie, czy z głosu ludzkiego jesteśmy w stanie odnaleźć czy wyczytać informację dotyczącą stanu układu sercowo-naczyniowego. Oczywiście głos jest najbardziej naturalną metodą komunikacji. Z jednej strony przekazujemy wartość informacyjną, pewien komunikat w głosie, ale z drugiej strony podświadomie wiemy, jaki jest stan rozmówcy. My to czujemy, czy ktoś się dobrze czuje, czy ktoś się źle czuje. To jest taka obserwacja. No i teraz pytanie, jak za pomocą metod sztucznej inteligencji i biomarkerów głosowych taką informację skwantyfikować, żeby ona była w jakiś sposób interpretowalna. A więc, aby była dostępna w jakiejś formie numerycznej, którą możemy zapisać, a potem do niej jakoś się odnieść. A więc biomarker głosowy jest to cecha lub zbiór cech ekstrahowanych z głosu ludzkiego, które mają związek z jakimś stanem, ogólnie pojętym stanem klinicznym. Więc to jest po prostu jakiś parametr lub zbiór parametrów, które z głosu powiedzą nam, że coś może być nie tak z naszym organizmem w szerokim ujęciu. No dobrze, no to zapytam. W takim razie, czy po tych moich pierwszych słowach słychać, że coś jest nie tak z moim sercem? W mojej ocenie wszystko jest z nim dobrze. I oczywiście te parametry głosowe są właściwie, ja je dzielę na dwie klasy. Takie, które nasze ucho jest w stanie zarejestrować i na podstawie tembru głosu, dynamiki, sposobu mówienia, czyli na przykład pauz, ilości pauz, które dana osoba robi, formy oddechu, to są rzeczy, które my w percepcji możemy zrozumieć, czy to jest jakiś czy jest problem ze zdrowiem, czy nie. Ale jest druga grupa parametrów z głosu, których nasze ucho nie jest w stanie zarejestrować i przeanalizować. To są bardzo subtelne zmiany dynamiki przy samogłoskach, spółgłoskach, jak my je wypowiadamy, jaka jest w ciągu milisekund zmiana amplitudy. I te parametry są właśnie oceniane przez komputer i łącznie tworzą pewną taką chmurę informacyjną dotyczącą głosu i to jest właśnie ten biomarker głosowy. A czy one są stosowane, panie doktorze, tylko w kontekście kardiologii, czy też w innych dziedzinach medycyny? Wszystko zaczęło się tak naprawdę od chorób neurodegeneracyjnych, czyli na przykład choroba Alzheimera, gdzie na wczesnym etapie choroby dochodzi do pewnych zmian właśnie w fonacji, w tworzeniu, w doborze słów. Więc cała jakby ten pomysł na zastosowanie głosu do diagnostyki wziął się z chorób neurodegeneracyjnych. I z biegiem czasu, oczywiście tak jak to zawsze jest w nauce, ludzie próbują włożyć tą technologię czy diagnostykę do różnych innych przestrzeni. I tak się właśnie stało z kardiologią. Wiemy na przykład, że u pacjentów z niewydolnością serca, a więc sercem, które bardzo słabo się kurczy, jesteśmy w stanie właśnie z głosu
potwierdzić lub przynajmniej położyć, wysnuć podejrzenie, że jest zaostrzenie choroby albo wręcz diagnozować w ten sposób. No i to jest chyba też dowód na to, że jednak organizm, no to wiemy nie od dziś, jest systemem naczyń połączonych. To nie jest tak, że wszystko funkcjonuje osobno. Jeśli boli nas w okolicach serca, to na pewno mamy problem kardiologiczny. Jeśli boli nas na przykład krtań, to że wskazujemy, że to jest krtań, a to nie musi tak być, bo po prostu może być efekt w innej części ciała, właśnie taki objaw, tak, chorobowy. Zgadzam się, to jest właśnie, biomarker głosowy jest jednym z dobrych przykładów właśnie na to, co pan powiedział i uważam, że niezwykle fascynująca przestrzeń, ponieważ ona łączy, przynajmniej w mojej dziedzinie, kardiologów, na przykład laryngologów i specjalistów od machine learning, czyli to jest taka ciekawe konsorcjum w ogóle się tworzy z tego wszystkiego i myślę, że to jest też okazja, żeby w ogóle wymieniać doświadczenia i ja też się bardzo wiele uczę od moich kolegów, na przykład współpracujemy z Akademią Górniczo-Hutniczą, z dr Darią Hemmerling, która analizuje nam te dane przy pomocy sztucznej inteligencji i muszę powiedzieć, że to, co jest najtrudniejsze, to takie opracowanie tematu, które będzie zrozumiałe dla dwóch środowisk technologicznego, inżynierskiego i medycznego. To połączenie jest niezwykle wymagające, ale myślę, że właśnie daje największy impact. No właśnie, i to pokazuje, że też żeby działać w medycynie skutecznie, żeby te objawy dobrze najpierw diagnozować, a później leczyć, no to potrzebna jest współpraca naukowa na różnych polach, nie tylko właśnie skupiając się w jednej dziedzinie. Panie doktorze, a na ile to jest powszechne teraz? Same biomarkery są absolutnie wszędzie stosowane. Mówię o biomarkerze w takim ujęciu szerokim, bo biomarkerem to jest cecha, parametr, wskaźnik, który determinuje nam fakt istnienia choroby lub jej natężenia. To jest takie ogólne pojęcie. Więc my na co dzień używamy biomarkerów absolutnie wszędzie. Przy diagnostyce laboratoryjnej, jak ktoś ma problem z nerkami, będziemy oceniali kreatyninę. Jak ktoś ma stan zapalny, będziemy oceniali stężenie białka C, CRP. Czy jak ktoś ma problemy z anemią, to wykonamy badanie morfologii krwi. Więc biomarkery są wszędzie, natomiast biomarkery głosowe, one są na etapie tak naprawdę badawczym w tym momencie. One nie są klasycznie stosowane w praktyce. Tak naprawdę dopiero uczymy się i standardyzujemy tą metodę. Mhm. Tutaj, jeżeli chodzi o nasz kraj, o Polskę, na jakim jesteśmy poziomie w stosunku do poziomu światowego? Uważam, że bardzo dobrym. Zarówno Polska, jak i Republika Czeska na przykład, nasi przyjaciele tutaj z zagranicy, ten poziom naukowy w tym zakresie jest bardzo wysoki. Ale to chyba nie dziwi, no bo przecież tutaj nasz region, no jesteśmy na Śląsku, no właśnie kardiologią stanowi przykład w Europie i na świecie. No, doskonałych kadr, no, za sprawą, wiadomo, profesora między innymi Zbigniewa Religi czy Mariana Zembali. No tak, powiedzieliśmy o tym, co jest brane pod uwagę w biomarkerach głosowych. Natomiast zastanawiam się, czy one stanowią pewne uzupełnienie badania, czy jednak już w pewnych przypadkach pełnią kluczową rolę? Na chwilę obecną należy je traktować jako uzupełnienie badania. Ale wyobrażam sobie pewien scenariusz, gdzie na przykład możemy zdiagnozować pacjenta przez telefon. I bardzo duże badanie amerykańskie, które wniosło znaczący wkład właśnie w rozwój biomarkerów głosowych, było stworzone na bazie ponad 10 tysięcy pacjentów, a raczej rozmów telefonicznych wykonywanych pomiędzy pacjentem a szpitalem. I analizując właśnie zapis dźwiękowy rozmowy, stwierdzono, że rzeczywiście przy pewnej charakterystyce głosu ludzkiego widzimy grupę pacjentów, którzy są w większym ryzyku przyjęcia do szpitala, pogorszenia stanu zdrowia. I to było naprawdę ponad 10 tysięcy ludzi opublikowane w dobrym czasopiśmie kardiologicznym. No bo ja wyobrażam sobie taką sytuację. Pacjent ma problem kardiologiczny, dzwoni do doktora, no i jest przedstawiana mu diagnoza, ale chyba nie da się jej postawić już po pierwszej rozmowie telefonicznej, no bo przecież trzeba brać dużo różnych czynników, czynniki stresogenne, czyli w ogóle ten głos może się zmieniać, bo pacjent może się stresować na przykład diagnozą, jaką za chwilę usłyszy, tak? W związku z czym no pewnie jest sporo tych czynników, które też trzeba brać pod uwagę. Całkowicie się zgadzam. Dlatego wspomniałem, że na tym etapie ten głos jako
diagnosta jest weryfikowany. Natomiast wydaje się, że optymalną wersją jest po pierwsze posiadanie pacjenta, który jest zdiagnozowany na konkretną chorobę na przykład, posiadanie jego takiego standardowego wyjściowego, wyjściowej próbki głosu, kiedy on jest wyrównany, powiedzmy, tak, kiedy jego choroba jest, jest oczywiście chorobą przewlekłą, ale dobrze kontrolowaną. I wtedy rozmowa przez telefon i analiza takiej nowej próbki może być odniesiona do standardu, który dla niego istnieje. I to jest może jakiś pomysł na diagnostykę przewlekłą, domową, taką nową telemedycynę. No szczególnie myślę, po 2020 roku ta telemedycyna stała się dość popularna też ze względów takich, że taka była konieczność. Natomiast mówimy cały czas ogólnie choroba. Co możemy rozpoznać tak naprawdę? Jakie problemy sercowe? Tak jak w temacie naszej dyskusji. Takim sztandarowym przykładem zastosowania biomarkerów głosowych w kardiologii jest choroba, jest niewydolność serca. Czyli tak jak wspomniałem, to jest powiedzmy szeroka grupa schorzeń w kardiologii doprowadza w pewnym momencie, jeżeli one trwają odpowiednio długo, do tego, że to serce się psuje, czyli staje się niewydolne. Z niewydolnością związana jest na przykład retencja płynów. Retencja płynów powoduje między innymi obrzęk strun głosowych. To wpływa na jakość głosu. Czyli efekt domina w tym całym zakresie. Tak, więc niewydolność serca. Badania naukowe pokazały, że możemy używać biomarkerów do diagnostyki choroby wieńcowej. A więc jest to problem związany z obecnością blaszek miażdżycowych w tętnicach, które odżywiają serce. To jest choroba, która klasycznie objawia się bólem w klatce piersiowej przy wysiłku. Jest to ból rozlany, który występuje przy wysiłku, podczas spoczynku ustępuje. I okazuje się, że biomarkery głosowe korespondują z nasileniem choroby wieńcowej. Kolejną taką, wydaje mi się, ciekawą domeną jest diagnostyka nadciśnienia płucnego. My klasycznie w mediach, w takim pojęciu społecznym ogólnym mówimy o nadciśnieniu tętniczym, które mierzymy sobie przy pomocy mankietu, prawda? To jest to takie nadciśnienie, które my generalnie znamy. Ale może być też nadciśnienie, które dotyczy naczyń w krążeniu płucnym. To jest właśnie nadciśnienie płucne i biomarkery głosowe pokazują pewien trend związany z diagnostyką w tym właśnie kierunku. Więc jest kilka takich ciekawych przestrzeni. Tak, w tej rozmowie skupiliśmy się na tym, że rozpoznajemy coś, co już jest. A teraz, czy można coś przewidzieć, że będzie? To znaczy, czy możemy założyć po biomarkerach głosowych, po przeprowadzonych badaniach, że ktoś jest w bardzo dużym ryzyku, ponad powiedzmy, nie chcę określać procentowo, ale bardzo, bardzo wysokim, że może dojść do zawału serca? Takich badań jeszcze nie ma, które byłyby absolutnym takim predyktorem do przodu ryzyka wystąpienia zawału serca. Właśnie tego słowa szukałem. Natomiast wiele ośrodków zajmuje się badaniami. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jest bardzo duże konsorcjum Voice to AI z finansowaniem rządowym gigantycznym właśnie na zbadanie między innymi tego problemu. Teraz w Europie, to niedawno składaliśmy też taki wniosek grantowy w ramach Cost Action, więc grupę ponad 30 czy nawet 40 ośrodków z całej Europy, która chce połączyć siły po to właśnie, żeby zbadać te i odpowiedzieć na pytania, które pan zadał między innymi. No dobrze, w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Może na koniec, panie doktorze, kilka słów. Jak dbać o własne serce? No przede wszystkim profilaktyka. To jest chyba najlepsze narzędzie, jakie mamy. Bo oczywiście potem, jak już przekraczamy pewną granicę, kiedy ta choroba się pojawia, no to już jest jakby inna przestrzeń. To już musimy ją kontrolować i tak dalej. Ale próbujmy do tych chorób nie dopuścić, a więc dbajmy o własne zdrowie. To jest zdrowy tryb życia, dobre jedzenie, ćwiczenia fizyczne i okresowe badania. Wizyta raz na pół roku, raz na rok. Okay. Jest okay. 10 tysięcy kroków dziennie to jest dobra opcja? Bardzo dobra. Okay. Myślę, że Państwo dzisiaj przechadzając się korytarzami Międzynarodowego Centrum Kongresowego spokojnie wyrobią normę. Mnie się udało i wczoraj, i przedwczoraj. Chociaż oczywiście zapraszamy do tych dyskusji tutaj. I teraz, czy jest taka możliwość, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może są jakieś pytania do pana doktora, bo przy okazji można zbadać swoje serce. Pan doktor oceni biomarkerem
wokalnym, czy ktoś czasem nie ma problemów kardiologicznych. Czy są może jakieś pytania do pana doktora? Ja generalnie państwa zapraszam, gdyby ktoś chciał się na przykład włączyć w badania naukowe dotyczące biomarkerów głosowych, to my jako trzecia katedra kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jesteśmy bardzo otwarci. Państwo tutaj mamy na młodych ludzi na widowni, więc gdyby ktoś chciał na przykład dać próbkę głosu swojego do badań, jako grupę kontrolną do badań, które realizujemy, zapraszamy, możemy to oczywiście zrobić. Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Jadczyk, Śląski Uniwersytet Medyczny, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.